Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj mam dla Was trochę sprzętu i trochę zapowiedzi wyścigów. Ale zacznijmy sobie nie od tych zapowiedzi, tylko właśnie od sprzętu. Wczoraj Specialized pochwalił się swoim nowym modelem Stump Jumpera. Stump Jumper to jest rower, który praktycznie towarzyszy Specialized przez całą ich historię. To jest jeden z najstarszych modeli. Na początku był to sztywny rower, potem już w pełni zawieszony. No i on tak sobie ewoluował. Między innymi z nim było rozwijane zawieszenie FSR. No i wczoraj dostaliśmy nowy model Stump Jumpera. Jest w nim wiele ciekawych nowości, ale ja chciałbym się skupić na jednej, czyli na tej dziwnej ramie sidearm, gdzie ten damper jakby tak troszeczkę wije się między wszelkimi łącznikami w ramie. No ciekawie to dosyć wygląda. Specialized zapowiedział też, że sam system zawieszenia FSR został ulepszony. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Pewnie całkiem niedługo będzie można na tym rowerze już pojeździć. Druga wiadomość to już zapowiedź wyścigu, a właściwie taka wsteczna zapowiedź, bo kiedy nagrywam, to wyścig się jeszcze nie zaczął, a kiedy będę publikował, to już będziemy znali wyniki, które może uda mi się później już tutaj gdzieś dokleić, a może nie. W każdym bądź razie na starcie mamy aż 6 Polaków, bo jedzie Michał Gołaś, Michał Kwiatkowski, Łukasz Wiśniowski, jedzie tam też Polian, jedzie też Tomasz Marczyński i Rafał Majka. A wśród pań na starcie melduje się Kasia Niewiadoma, Małgorzata Jasińska, Kasia Pawłowska i Anna Plichta. Wśród mężczyzn no, faworytem wydaje się, tak jak w zeszłym roku, Alejandro Valverde. No, ale zobaczymy, w jakiej jest dyspozycji, czy szykało się na ten wyścig już tak typowo, czy może ktoś inny mu tą wygraną sprzątnie sprzed nosa. No, jak widzicie ten film, to już wiemy, kto wygrał, no ale ja cały czas jestem ciekaw. Trzecia informacja to także zapowiedź kalendarzowa, bo ten weekend obfituje wiele wyścigów w kalendarzu UCI, bo po pierwsze zaczyna się Puchar Świata w downhillu, mamy także Mistrzostwa Europy w maratonie MTB, ale mamy także wyścig klasy HC, który będzie w Austrii, to jest bodajże Ocaler Bike Cup, ale jest także Profix Swiss Bike Cup, to jest wyścig cross country kategorii C1. Mamy także Puchar Czech, który będzie kategorii C1. Jest znany wyścig Sea Otter Classic w Stanach Zjednoczonych. Jest też wyścig Cerro Bayo w Argentynie. To też jest wysoko punktowany i dosyć prestiżowy wyścig. No jest naprawdę sporo tych wyścigów w ten weekend. Będzie naprawdę co śledzić, jeśli chodzi o wyniki. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się oczywiście w piątek, tuż przed weekendem. Trzymajmy kciuki, żeby pogoda się taka świetna utrzymała właśnie aż do weekendu, bo fajnie by było trochę kilometrów nakręcić. No i widzimy się, tak jak powiedziałem, w piątek. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki za Waszą uwagę. Do zobaczenia. Cześć!